Bożena Czarnota, kłótnia. Na podwórku wieść ponura. Wściekła się na kota kura. Wina była tu jamnika. O powody starć nie wnikam. Lecz spytałam, o co chodzi. Niech się z kurą kot pogodzi. A że kura się indyczy, jamnik niech się z nią też liczy. Czy specjalnie, czy niechcący, może pies wstał rano śpiący, lecz zakopał kurze jajo. Wiecie, co się potem działo? Tak gdakała przez godzinę, to na kota, to na psinę, zwymyślała kota długo, jakby była ot, papugą. Czego szukał jamnik? Nie wiem. Tak gdakała kura w gniewie, że uciekły z drzewa ptaki, by nie słuchać tej pokraki. Fakt, odszczekał przeprosiny, żal mi było młodej psiny. Szczekał cicho czy za krótko, przyniósł kurze z miski udko. Gdy spojrzała, jak nie ona, już dopadła psa ogona. Dawaj dziobać go ze złością, pies podzielić chciał się kością. To nieładnie tak się gniewać, na gałęzi ptak zaśpiewał. Skoro winny pies przeprosił, niech już kura rozejm głosi. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.